Dobra, mamy Scattergana. Scattergun to jest ta oto broń, ta czerwona. I jest ona najgorszą bronią z całej gry, serio. Jakby późniejsze bronie będą o wiele lepsze od tego. Chociaż nie, nie do końca. Jest jedna broń, która moim zdaniem jest jeszcze gorsza, ale o tym spokojnie. To jeszcze nie teraz. Więc dobra, co się działo w tej cutscence? Spotkaliśmy się z Crew, czyli z tym ogromnym spaślakiem, i z Sigiem, czyli mega badassem. Uwielbiam Siga, dosłownie to jest moja ulubiona postać z całej serii Jacka. No i co? Daxter tam oczywiście jak zwykle coś pierdyknął, później próbował się odratować. Jack tam zadał pytanie Crew odnośnie dlaczego Crimson Guardowie sprzedają Dark Echo Metalheadom. No i Crew oczywiście powiedział, że za takie pytania grozi śmierć. Czyli mamy trochę taki powrót do komuny, że tak powiem. Bo wiecie, za czasów komuny też podobnie było, że jeżeli ktoś zadawał właśnie takie pytania, no to mogłoby skończyć się to po prostu źle. Więc dobra. I teraz musimy zrobić... No, więc Sig teraz do nas przemówił, że będziemy musieli rozpocząć nasz pierwszy Gun Course. Gun Course'y to są takie, powiedzmy, sale treningowe, czyli po prostu będziemy sobie trenowali tutaj. No i dobra, zaczynamy trening. I będziemy musieli tutaj zestrzelić powiedzmy takich pseudo tych metalheadów. Oczywiście mamy tutaj 3000 punktów, które są wymagane, żeby zakończyć Gun Course. Ja wam powiem tak szczerze, że ja nie będę tych Gun Course'ów jakoś robił na pobijanie punktów. Znaczy, wiem, że za pobicie tam danej ilości punktów da się zdobyć te... Precursor Orby. Ale ja jakoś nigdy nie mam cierpliwości do Gun Course'ów. Za młodego przyznam, że raz udało mi się zdobyć Precursor Orba w Gun Course'ie jakimś. I to chyba było w drugim Gun Course'ie, bo drugi Gun Course jest dosyć łatwy na tego, na Precursor Orby. I tak to właśnie się prezentuje wszystko. Mógłbym już skończyć w sumie ten Gun Course, powiem wam szczerze, i chyba tak też uczynię. Więc spróbuję tylko tutaj zdobyć jakąś przyzwoitą ilość punktów. Oj, przypadkowo w tego, cywila strzeliłem. Tak, jak strzelicie w cywilów, to od razu punkty wam są odejmowane. Ale to myślę, że się zdążyliście domyśleć. Nawet ładną ilość punktów żeśmy sobie zdobyli. Tutaj robiłem to na spokojnie, bo mogłem to rushować, ale stwierdziłem, że ej, no czemu tak za każdym razem rushować? Najlepiej robić to na spokojnie i tyle. No i co, wracamy teraz do baru Hip Hog. Nie Hip Hop, tylko Hip Hog. Albo do klubu Go Go, jak chcemy sobie nazwać, ponieważ skoro już mamy tutaj nawiązywać do GTA, to róbmy to jeszcze w lepszy sposób. Więc wracamy do klubu Go Go Jackowego. I co? Wysiadamy. Excellent shooting, Jack.
You ever thought about being a wastelander? Can't say that I have. Wastelanders find items from the outside the city walls, eh? Any artifact or weapon worth having comes through my hands. Work for me and I'll throw some of the sweeter items your way. Kill metalheads? Get toys? Sounds good to me. Slow down, Jack and a Fat Man! You two had better run that by me again! Cause there's no way I'm going outside the city to face more metalheads! Sig will show you the ropes. So you want to be wastelanders, Ando boys? Well, we'll see what you're made of when we get out in the thick. Crew wants some new trophies to put butts in chairs at the Hip Hog, so I'm gonna bag him 5 nasty metalheads at the pumping station. Don't wet your fur, Chili Pepper, cause we're rolling with the Peacemaker. Woo! I need one of those! Where'd you get it? Don't ask. Sig needs someone to watch his back while he tracks the metalheads, eh? We'll meet at the pumping station. Listen, cherries. Don't you leave me dangling in the wind out there. Let's do it. Więc w dużym skrócie. Była tutaj wspominka o tajemniczych Wastelanderach. Kim są Wastelanderzy w serii Jacka? Ogólnie w Jacku dwójce, może zaczniemy w zasadzie od Jacka dwójki. Więc w Jacku dwójce Wastelanderzy to są ludzie, którzy pracują dla Crew, ale oni pracują poza miastem. Czyli w dużym skrócie nie są jakby no w mieście, tylko wiadomo, robią tam misje poza miastem i są tacy, powiedzmy, super undergroundowi. Jak ta, wiecie, ugrupowanie underground. Co jest zabawne, to to, że Jack Trójka kompletnie zmienił definicję Wastelanderów i Wastelanderzy w Jacku Trójce to są ludzie, którzy są spoza miasta, czyli od Jacka Dwójki znane są nam dwa miasta: Haven City oraz Spargus City, ale Spargus City to bardziej z Jacka Trójki jest. Tak czy siak, Wastelanderzy to są ludzie pochodzenia Spargus City. Albo tacy, wiecie, nie mogę powiedzieć, że wędrowcy, ale osamotnieni ludzie, którzy trafili do Spargus City, to są Wastelanderzy w Jacku Trójce. No coś takiego, tak to się chyba tłumaczy z tego, co pamiętam. Przypadkowo kogoś najechałem. Szczerze powiedziawszy, nie mam tutaj za wielu ciekawostek, jeżeli chodzi o Jacka dwójkę. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że Jack dwójka jest grą, która reklamuje drugą grę, czyli Ratcheta i Clanka, i będzie można to zobaczyć na różnych billboardach chociażby. O! Widzicie, tu jest, mamy kolejną część miasta zablokowaną, ponieważ źle pojechałem. Więc zmieniamy kierunek trasy. Tak to mniej więcej wygląda, więc musimy zmienić kierunek trasy i lecieć w tę stronę. No, że Daxter został wywalony z tytułu, to też taka mini ciekawostka, że Renegade jest przypisany do regionu PAL, czyli jak będziecie grali w wersję amerykańską, to nie będzie raczej podtytułu Renegade. Więc w zasadzie ta gra ma bardzo mało ciekawostek. Mam jeszcze prototyp chyba, tak, prototyp mam Jacka dwójki, który wyciekł już dawno, dawno do neta, więc będzie można go też ograć na jakimś live'ie czy coś. Bo z chęcią bym ograł, bo jestem mega ciekaw tego prototypu. No i co? No i sobie lecimy dalej, kurde, do Pumping Station. Nie, naprawdę, nocą to miasto bardzo, bardzo, bardzo ładnie wygląda. Ogólnie uwielbiam ten klimat zmiany pór dnia, szczerze, w Jacku. To jest coś mega fajnego. Ogólnie ta gra moim zdaniem bardzo ładnie wygląda. Wiecie, kolekcja HD spowodowała, że ja częściej gram w kolekcję HD Jacków niż w pierwowzory na PlayStation 2. I zanim ktokolwiek powie, że Pomidor, ty tylko patrzysz pod grafikę i tak dalej. Nie, to nie jest prawda, po prostu fakt, grafika w Jackach HD jest po prostu przepiękna i to jest chyba kwestia, w której wszyscy się raczej zgodzimy. Ale tak jakoś po prostu przyzwyczajenie do Jacka, w sensie kolekcji Jacka.
Wiecie, mógłbym zrobić też let's play z wersji na PS4, ale wersje PS4 Jacków są gówniane strasznie. Zwłaszcza Jack 2. Ci, co pamiętają moje live streamy z Jacka 2 na PS4, będą wiedzieli, o co mi chodzi. Ta gra jest po prostu momentami pogliczowana, pobagowana i polagowata, bo często ma spadki FPS-ów. Szczególnie Jack 2, bo Jack 1 to tam miał lekkie spadki, a Jack 2 to ekstremalne spadki FPS-ów. Ekstremalne, dosłownie. Hello, cherries. Ready to hunt a few metalheads? Follow me, stick close and watch my six. It's gonna be fun. Here we go! Więc Sig będzie musiał zabić specjalne metalheady, więc no. I my tutaj przychodzimy, że tak powiem, z pomocą. I jest to misja eskortowa. I to są misje, które są bardzo lubiane przeze mnie. W sensie, nie mam nic do misji eskortowych, ale jest jedna taka misja, która moim zdaniem jest mega gówniana, jeżeli chodzi o misję eskortową w Jacku. Ale no niestety trzeba będzie ją zrobić, jeżeli chcę ukończyć grę. A marzy mi się ukończenie tej gry, więc no. To, co jest ważne, to to, że Sig również napomknął, że musi zabić specjalne metalheady. To nie są jeszcze te metalheady, które teraz zabijam. Aczkolwiek... Nie, w sumie nie, czekajcie, to... Po części to są te trochę metalheady. No i teraz co, musimy oczyścić drogę z właśnie metalheadów dla Siga. Ponieważ no... No bo musi zestrzelić w końcu, nie? Tych specjalnych. Musi ich chyba 6 zabić z tego, co było powiedziane. Drop that lift cap while I hold them off. No, jak widzicie, one się ciągle ciągle się pojawiają, kurde. Ale... A, dobra, zapomniałem, że można przecież tak zrobić. Okej, ja debil. Teraz to było przez moją głupotę, bo one by się w nieskończoność pojawiały, gdyby nie to, że doskoczyłem do tej platformy, nie? Kompletnie o tym zapomniałem, wybaczcie. No i teraz ten. Sig musi zabić właśnie te metalheady. Te, co tam u góry są. Więc sorry, po raz kolejny się pomyliłem, ponieważ te metalheady, które ja zabijam, to są powiedzmy te normalne jeszcze. A to są takie specjalne metalheady dla Siga. A, i w trakcie tych cutscenek Sig będzie różne gestykulacje robił. I to jest moim zdaniem mega fajne, nie? Czyli przykładowo będzie pokazywał, że o, tutaj no, patrz, lecisz w dół, frajerze. Sig jest bardzo w porządku, bardzo lubię go jako postać. Najlepsza chyba postać z serii Jacka od dawien dawna. Serio, gdyby Sig zginął w jakiejś gierce, to bym naprawdę mega płakał za nim, nie? Bo za takimi, powiedzmy, burmistrzami z Sandover Village czy za innymi postaciami, no fakt, szkoda, że ich nie ma w Jacku 2, ale tak szczerze, oni byliby bezużyteczni, tak szczerze, tak patrząc teraz przez klimat Jacka 2, 3 w późniejszych grach. Więc no. Więc tak na dobrą sprawę nie byłoby mi aż takich szkoda. Dla mnie najbardziej szkoda jest przykładowo takich postaci z Raymana, no bo uważam, że na przykład taki Mr. Scopes, Mr. Dark, czy inni bossowie z Jacka, z Jacka jedynki, z Raymana jedynki, no, chcąc nie chcąc mają ambicje, by powrócić. I o co chodzi z ambicją? Chodzi po prostu o to, że myślę, że Ubisoft miałoby jakiś pomysł na przywrócenie tych postaci. Ale tutaj wkradło się tak zwane lenistwo. Bo lepiej powiedzieć, że oni wszyscy wyginęli. Prawda, Ubisoft? Prawda, Ansel? Prawda. I kolejny metalhead. I teraz musimy znowu osłaniać Siga, dlatego że on ładuje swoją, że tak powiem, pałę. Magiczną pałę.
i za pomocą tej magicznej pały strzeli właśnie w Metalheada. No dobra, może przesadzam, nie magiczna pała, ale po prostu swojej dobrej zabawki, zabaweczki, jakby to ujął. No i co, lecimy sobie dalej. W ogóle nie podładowałem kontrolera, więc w każdej chwili może mi bateria paść. Ale tam, mam Shoguna jeszcze, więc można na Shogunie pograć. Chociaż dobra, nie, Shogunem bym nie chciał grać w Jacka. Bo Shogun ma strasznie specyficzne strzałki. I to z podkreśleniem na strasznie specyficzne. Widzicie, musi na nowo teraz ten Sig ładować. Bo niestety przypadkowo mu przeszkodziłem. Lol. Okej. Okay. Metalheady poszły, że tak powiem, do krainy wiecznego snu. Palcie gumę od Siga. Sig wam nic nie zrobił, ale ja wam mogę zaraz zrobić, kurde. Kurde bele. Co wy sobie wyobrażacie? Co? Co? Będziecie atakowali go? Co? No? Nie zapominajcie, że ja mam tutaj, kurde, Scattergana. Mówię, najbardziej zależy mi na tych Metalheadach ze Skull Gemem, bo te Skull Gemy się przydadzą, bądź co bądź, I guess. Dobra, kolejny tam widzę, że se chodzi, kurde, zmutowany, kurde, niewyżyty skurczywyk. Palcie gumę ode mnie. Boom! Home team 5, Metalheads nothing. That was the last one. Tell crew we got them all cooked and canned. I'm gonna clean Peacemaker and pick up the trophies. You did good, rookie. Dla osób, co nie wiedzą, co znaczy rookie, to oznacza młody, więc no. A skąd wiem, że to jest młody? Grało się w Sonic Forces. Więc tak, no Sig po prostu do nas się zwraca, że jesteśmy młodzi, nie? W sensie... Młody to jest takie, wiecie, określenie dla takiego gówniarza, takiego dzieciaczka, nie? I Jack w sumie względem tego, względem Siga to jest trochę taki gówniarz, chcąc nie chcąc. No i co? Zrobiliśmy misję u Siga. Możemy stąd wychodzić. Możemy wrócić teraz do wyroczni, bo ile mamy tych Skull Gemów? Da się to zobaczyć gdzieś? Dałem dupy, powiem wam szczerze, dałem dupy. Nie ten przycisk, myślałem, że gdzieś się tutaj da zobaczyć. Czekajcie, a da się zobaczyć nasz progres tutaj? Nie to. A zobaczmy save. Mamy 13% i Skull Gemów nie widzę. A, to 27 to są chyba Skull Gemy, ta. Chyba jo. No to mamy Skull Gemy, bo poznałem po trupiej czaszce. Więc 27 Skull Gemów to jest już akurat, żebyśmy dali temu wyroczni. Tak więc wyrocznio, zrób co chcesz tam z nami. Okej. I mamy Dark Bomb. I to dosłownie Dark Bomb. No dobra, moi drodzy, tak więc co? Weźmy sobie auto. I chyba teraz wam wyedytuję chociaż raz tą ścieżkę do baru Hip Hop.
bo już mniej więcej znacie drogę tak jak ja, więc no. Widzimy się za niedługo. No dobrze zatem, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Jesteśmy już w połowie drogi do baru Hip Hog. Zobaczymy, co tam crew nam powie. Zrobimy sobie chyba jeszcze jedną misję i myślę, że zakończymy sobie tą pierwszą sesję, bo wyjdzie akurat półtorej godziny, ewentualnie tam godzina i 40 minut. No, jak zwykle musiałem też głupoty zrobić, czyli zniszczyć swój własny pojazd, ale to spokojnie, to jest jeszcze jako tako do przeżycia. To jest jeszcze jako tako do przeżycia. Dobra. Więc no, idźmy sobie do crew. You boys are turning out to be quite useful, eh? I have another task for you. The sewers used to be a fabulous smuggling route for me before the Baron installed security devices. And before those late night snack runs kept you from fitting out the front door. I bet you've hatched another brilliant plan in that hungry little brain of yours. So, who or what do we have to shake down, knock out, or blow up? Well, I need someone to go down and shoot every sentry gun in the sewers. And I'll give you a sweet weapon upgrade if you succeed. Let me guess. Dank murky water? Reeks worse than your breath at an oyster fest? Fuller of metalheads than your plate at a one-pass buffet? And of course, weapons more lethal than your ever-so-tidy whiteys on a hot summer day! Look, donut hole, why don't we float around here looking hot and heavy, and you go roto-root the pipes? We're not doing anything until you tell us why metalheads are trading with the Baron's forces. I should have had you both kneecapped, eh? All I know is that the Baron cut a desperate deal with the metalhead leader. Metalheads need eco, so the Baron supplies them with regular shipments. In return, the metalheads agree to attack the city just enough to satisfy the Baron's continued rule. Yeah, but how long can that deal last? Well, the Baron is running short on eco, eh? And the metalheads are short on patience. Baron Praxis needs this wall to keep in power. Otherwise, the city would put the true ruler on the throne, wherever that little brat is. Daxter and I will clear your sewers. And we haven't forgotten about that weapons upgrade you promised in return. Bloodsuckers. Okej, więc crew nas obraził, mówiąc, że jesteśmy szumowinami. Bardzo się cieszę, crew, że nas za każdym razem obrażasz. Szkoda tylko, że... W sumie nie szkoda, że... Żałuj, że ja ciebie jeszcze nie obraziłem. Chociaż nie, dobra, ja cię nazywałem spaślakiem, tak więc... coś w tym może być. Coś w tym, kurde, może być. Kurde, wyobraźcie sobie takie spotkanie moje i crew, tak wiecie, w cztery oczy. Przecież... Z tego, co wiem... Jest nawet powiedziane w grze, że od niego strasznie cuchnie, więc... Prawdopodobnie gdybym miał mieć z nim spotkanie, to skończyłoby się to tym, że ja bym tam zdechł ze smrodu. Bo wiecie, crew się nie myje. Zresztą nawet nie ma jak, biorąc pod uwagę, na czym on się porusza. To jest pewnie taki jackowy wózek inwalidzki. Jakkolwiek to brzmi. Bo jest tak otyły, że po prostu nie może się ruszać. I to widać. Chociażby widać po jego bardzo cieniutkich nóżkach. Ale dobra, idziemy do kanałów. Ponieważ tam musimy zrobić misję, którą crew nam tutaj zlecił. A mianowicie pozbyć się metalheadów i działek przy okazji. Z naciskiem na działek. To jest misja, którą mogę śmiało powiedzieć, że jest moją ulubioną misją. Za dzieciaka ją bardzo lubiłem i w zasadzie to tyle. I musimy sobie co jakiś czas zapalać światła. No i proszę bardzo, musimy niszczyć w taki oto sposób te działka. To jest bardzo lightowa misja. Za dzieciaka bardzo ją lubiłem. O! Spieprzaj, dosłownie.
Będzie jeszcze jeden? O, pozdrawiam Przemka Ratcheta. Wbiłeś się na nagranie. Zapomniałem w ogóle być offline, tak szczerze. No ale dobra. Mamy tutaj znowu metalheady ze skull gemami. Nie, po prostu ja muszę zbierać te skull gemy. Ja muszę i precursor orby i skull gemy zbierać. Po prostu muszę, to jest mus. To jest po prostu silniejsze ode mnie, moi drodzy. Ja wiem, że niektórzy mogą to sobie olać. Ja niestety nie jestem taki. W ogóle bardzo fajny let's play też z Jacka dwójki zrobił Drake, ale nie wiedzieć czemu chyba go skasował albo dał na prywatne. Naprawdę, moim zdaniem, mega sztosiwo let's play Drake zrobił. Tutaj chyba trochę dałem dupy, szczerze. No nie powinienem tędy iść. Aj! Gdybym miał teraz tego Dark Jacka, to mógłbym tutaj zrobić taką niezłą rozpierduchę, nie? Ale że nie mam, no to trudno, muszę się zadowolić tym, co mam. A raczej tym, czego nie mam, muszę się zadowolić. I zbieramy Skull Gemsony. One się nam przydadzą, prędzej czy później. Co z tego, że przydadzą się, żeby mieć jakąś głupią trofkę czy coś, no ale wiecie. Trofki to też fajna sprawa. Chociaż jeżeli mam być szczery, jestem osobą taką, która trochę ma wywalone w trofki. W sensie, lubię robić platynki, ale nie jest to coś takiego, że muszę mieć na zaraz teraz platynkę zrobioną. Albo w ogóle, żeby tam, nie wiem, potem masturbować się do tego, że hehehe, patrzcie kurde, jak ja jestem pro w tę gierkę, bo mam platynę. Jakby... Ja lubię platynować Crasha na przykład, albo Spyro. To są dobre gierki. W sumie Jacki też są dobre. Jacka dwójkę... Jacka dwójkę bardzo bym chciał splatynować. Może w końcu mi się kiedyś uda. O, i to jest czasowe światło. Bo jak widzicie, zgasło sobie po czasie. Mamy tutaj jakąś skrzynkę z apteczką, bo nie powiem, że nie, trochę mój stan jest bardzo słaby. No, bardzo słaby. I jak widzicie, to jest właśnie misja, którą duża część ludzi nie lubi. Ze względu na to, że ta misja nie ma checkpointów. Tak więc jeżeli zniszczysz przykładowo wszystkie działka i przypadkowo, nie wiem, no jakaś, dajmy na to wybuch, nie? Mamy coś takiego jak wybuch i tak dalej. Wszyscy wiemy, o co chodzi. I przykładowo pikselka tego wybuchu by, no nie wiem, spowodowało, że stracisz fragment swojego zdrowia, to niestety całe kanały musisz od nowa robić. W ogóle kanały mają bardzo fajną muzykę, posłuchajcie sobie. Ja teraz się wyciszę, będę ich tutaj naparzał, a wy słuchajcie muzyki. Mega, mega dobry always. Nie, naprawdę mega, mega sztosiwo, szanuję ten soundtrack. Ogólnie taka ciekawostka, jak pamiętacie, kiedy chcieliście sobie strollować grę i wiecie, popłynąć sobie gdzieś daleko Jackiem w Jacku jedynce, to było coś takiego, że pojawiała się ryba i cię ten, połykała. Otóż jako, że to jest bardzo edgy gra, tak muszę to za każdym razem podkreślić, dlatego że no takie są fakty, chcąc nie chcąc, to tutaj mamy coś takiego, że wynurza się działko, które ciebie zabija. Bardzo dobrze. Bardzo kurde dobrze. Zostali pociśnięci bez mydła. I o to chodziło w tym. O to chodziło. Zostali kurde porobieni bez mydła. No i dobra. Lecimy dalej do góry. Jestem ciekaw, ile będę miał teraz procent, kiedy skończę ten save. W sensie, kurde, skończę ten save. To bardzo dziwnie zabrzmiało.
Kiedy skończę tą sesję? To chciałem powiedzieć. I proszę bardzo. Zostało już tylko ostatnie działko. I to działko znajduje się właśnie tam. No i mamy ten save. Autosave, no. Metalheady ze skull gemami. Dawać mnie. No nie, kurde. No nie. Nie, no kurde, tak się nie bawię. Ale mnie gra porobiła teraz. Ja pierdzielę, myślałem, że je zbiorę na dole. Nie umiem, kurde, tak rage'ować dobrze. Pewnie przez to, że troszeczkę gardło mam takie, a nie inne, bo trochę mi zaschło. Wiecie, uroki niepicia przez całą sesję nagraniową robią swoje. Ale spokojnie. Ja jestem dumny z tej sesji. Zobaczymy, jak ona się przyjmie na YouTubie. Bardzo bym chciał w sumie, żeby ta seria jako tako była oglądana, ale tak szczerze powiedziawszy, tą serię też robię znaczy powiem tak. Raczej jasne jest to, że robię ją dla widzów, ale też tą serię robię w pewnym sensie dla siebie, że jednak tutaj już nie liczą się dla mnie, znaczy ogólnie to wyświetlenia dla mnie jakoś nigdy nie miały super, że tak powiem, wagi, bo fajnie jest to, że jakiś twój filmik się przyjmie i tak dalej, że wiecie, będzie miał dużo wyświetleń. Ale z drugiej strony, jak będzie miała ta seria mało wyświetleń, to jakoś też nie będę płakał. Bardzo chciałem kiedyś Jacka 2 nagrać i właśnie to uczyniłem. W sensie nagrywam go teraz. Zobaczymy, co jeszcze Crew nam powie ciekawego, bo jeżeli to będzie jakaś misja z tym, z Gunkorsem, to zrobimy sobie szybko Gunkorsa. A jeżeli on se znowu coś tam pogada, to skończymy tą sesję tu i teraz. Fajny hipopotam swoją drogą do góry. Pewnie dlatego to hip-hop jest w końcu, nie? What is that horrible smell? Oh, great! We do your dirty work in the sewers and come back smelling worse than a wet hip hog in a warm barn. This could have a serious impact on the lady factor. No. I think it was my lunch, actually. Nice work in the sewers, eh? I guess you're looking for that weapon upgrade. Well, there's a blaster mod stashed in some crates at the port. Find it, and it's yours. No. Więc możemy iść na Gunkorse, bo to już będzie ostatnia rzecz, którą zrobimy na dziś. A dlaczego idziemy do Gunkorse'u? Dlatego, że tam będzie czekał na nas Blaster, moja ulubiona broń z całego Jacka dwójki, nie? Serio, Blaster to jest coś epickiego, nie? Bardzo przydatna broń. Bardzo, 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 bardzo przydatna. Zresztą ona na nas tutaj czeka. Zium! No, więc teraz będziemy mogli za pomocą D-pada przełączać. Możemy sobie z powrotem na naszą poprzednią broń przełączyć, albo właśnie na blastera. Sorry, nie pomyślałem, mogę tak to przecież zrobić. No, więc możemy zaczynać Gunkorse. I zaczynamy go od
tej strony. No i dobra. Pyk, 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 pyk. Naprawdę, sami zresztą widzicie, jaka ta broń jest opecka. Naprawdę, kurde, mega dobra broń. Blaster to po prostu blaster, nie? Nie ma lepszej broni. Możemy też coś takiego robić. Tak swoją drogą, zapomniałem wam o tym wspomnieć. I to nawet... To nawet szybciej się w sumie wtedy zdobyła punkty, tak teraz zauważyłem. Proszę bardzo, patrzcie jakich robimy tutaj. Może się nam uda brąz zdobyć, kto wie. Wow. Amunicji nie mamy, najgorzej. Tak, żeby zdobyć tą ilość punktów, to najlepiej zabija się tych złotych, nie? Ale dobra, niestety dałem tutaj już dupy. Już się nie uda. Ale tu ładną ilość punktów zdobyłem, bądź co bądź. Nie ma co. Dobra, tam możemy stąd iść. Palimy gumę stąd. Dobra, mamy to zaliczone, o to mi chodziło. Godzina i 40 minut, no to ładny czas jak na sesję nagraniową. Bardzo ładny czas. Myślę, że let's play wam przypadnie do gustu. Tutaj byłem, mówię, przez chwilę cicho, bo chciałem się skupić. A więc tak, moi drodzy, to by było na tyle w sumie. Zobaczmy, jak wygląda nasz stan. Może swoją drogą sobie zapiszę tutaj. 14%. Ładny to jest wynik, bardzo ładny. No to co? Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się seria podoba i w sposób ciekawy ją prowadzę, jak i jestem informatywny. I co, jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Oraz polecam wejść sobie w socjale, linki oczywiście są pozostawiane w opisie. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach z Jacka Dwójki, Renegade i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!